Spójrzmy na tę linię kodu. To jQuery. Przechowuje kolekcję wielu pasujących do siebie elementów. Wszystkie akapity z tej strony. Za pomocą jQuery program modyfikuje każdy akapit jednakowo, zmieniając ich HTML na tę samą wartość. I to jest w porządku. Ale może się zdarzyć, że będziemy chcieli modyfikować każdy element trochę inaczej. Zależnie od tego, co już zawiera. Na przykład, zamiast całkowicie zamienić zawartość akapitów, moglibyśmy wkleić tekst pod koniec każdego z nich. W tym celu należy zmienić każdy z akapitów w kolekcji. Trzeba się dowiedzieć, co akapit już zawiera i dodać tekst. Są dwa sposoby. Pierwszy to tradycyjna pętla for. Traktuje zbiór jQuery jak tablicę. Najpierw przechowam kolekcję w zmiennej, ponieważ będę tam sięgać kilkakrotnie. Teraz określam standardową pętlę for, na przykład, i równa się 0 średnik 0 mniejsze od znaczek dolara paragraf skropka length średnik i plus plus. Wewnątrz pętli będę przechowywać bieżący element w zmiennej, zatem var element równa się znaczek dolara paragraphs. To nasza kolekcja, którą traktujemy jak tablicę. Stosujemy więc zapis w klamrach. Wprowadzamy i, co powinno dać nam element i w kolekcji. Przechowywany jest węzeł domu, bo każdy element w kolekcji jQuery jest takim węzłem. Żeby przywołać metodę jQuery do elementu, musimy ten element zmienić z powrotem w kolekcję jQuery. W tym celu napiszę znaczek dolara paragraf równa się, a potem wprowadzę element do funkcji jQuery. I powinno się to z powrotem zmienić w kolekcję jQuery. Wreszcie przywołuję metodę jQuery.html do tego jednego akapitu. Zrobimy tu bieżący html plus coś jeszcze. Hurra! Bardzo ładnie. Teraz pozbędę się poprzedniej części, w której zmieniliśmy HTML. Już. I widzimy akapity z kotami. Są takie same jak były, tylko na końcu każdego pojawiło się słowo hura. Jest inny sposób. Metoda jQuery, która nazywa się each. Możemy przywołać ją do zmiennych kolekcji. Powiedzmy znaczek dolara paragraf,.ich. Teraz zrobimy wywołanie zwrotne dla każdego elementu kolekcji. Przy wywołaniu zwrotnym jQuery zawsze wprowadza bieżący indeks i bieżący węzeł domu. Weźmy te dwie linie z FOR i wklejmy je do wywołania zwrotnego. Mamy teraz hurra! I niech to się zmieni w u. Dobrze. Wszystko działa z wykorzystaniem wywołania zwrotnego. Mogliście jakiś czas nie widzieć tej funkcji. Warto powtórzyć: Ja powiem w skrócie, że program przegląda elementy kolekcji i dla każdego robi wywołanie zwrotne. W końcu przywoła ten kod dla każdego elementu w tej kolekcji. Dobrze. Jest inny sposób wykorzystania tej metody. Można dotrzeć do bieżącego elementu. Zrobimy to za pomocą słowa this. W JavaScript this jest specjalnym słowem kluczowym odnoszącym się do kontekstu funkcji. Kiedy jQuery robi wywołanie zwrotne, to kontekstem staje się bieżący element. Zatem this będzie się odnosiło do element. Utwierdzę się w tym przekonaniu, wyświetlając konsolę. Wpiszę element równa się this. Otworzę konsolę. Jeśli chcecie, przerwijcie odtwarzanie i też to zróbcie. Okaże się, że this jest tym samym co element. Sami zdecydujcie, czy użyjecie elementu czy this. Macie w narzędziach kilka metod robienia pętli. Nauczcie się je rozpoznawać na innych stronach i sami określcie, która odpowiada Wam najbardziej.